Witajcie. Na dzisiejszej lekcji kolejne kolekcje. Zbiór i słownik, zapraszam. Krotka nie dała się modyfikować. Lista mogła być już modyfikowana, a zbiór to taka lista, ale z jednym zastrzeżeniem. Elementy w niej występujące nie mogą się dublować. To znaczy, że tak jak tu w pierwszej linijce zdefiniowałem sobie taki zbiór i wymieniłem dwójkę dwukrotnie, to w momencie wyświetlenia tego zbioru to jest od talinika. Zauważcie, i tak już nie będzie tutaj dwójki dwukrotnie, ona została jakby zredukowana. Klasa zbiór, przy okazji nazwa to jest set, klasa tutaj zbiorów, pilnuje, by żaden element nie został zdublowany. Tak więc nawet gdybym dodał ten element nie, pięć razy, i tak on będzie tylko występował jeden raz. Klamrowe nawiasy odróżniają się przy tej definicji od listy, ale uwaga, jeżeli bym sobie stworzył Analogicznie do wcześniejszych kolekcji, pusty zbiór, o tak jak to mam w tej linijce, to okaże się, że klasa tego, tutaj wyświetlę typ tego zbioru, zbiór 2, już nie jest set. A to dlatego, że tą klasą teraz będzie słownik, o którym powiem za chwilę. I bierze się to stąd, że zarówno słownik, jak i zbiór mogą tutaj korzystać z tych nawiasów klamrowych, ale różnica jest taka, że. Kontekst tworzenia zbioru jest inny. To znaczy, jeżeli mamy same nawiasy klamrowe, to tutaj interpreter uważa, że będzie to słownik. Tymczasem, jeżeli wymienię już elementy w taki sposób, to kontekst tutaj zapisanych elementów sugeruje, że będzie to jednak nie słownik, który omówię na końcu, tylko zbiór. A zatem tu trzeba uważać i w ten sposób. Jeżeli zdefiniujemy, myśląc, że właśnie mamy pusty zbiór, to ostrożnie to będzie już pusty słownik. Jak dojdziemy do słownika, wszystko się wyjaśni. Zatem jak bezpieczniej zdefiniować pusty, faktycznie pusty zbiór, a właśnie o w ten sposób, jawnie podając nazwę klasy set. Czyli tutaj zbiór 3, będzie to zbiór pusty, i kiedy sobie taki zbiór, byśmy tutaj wyświetlili, print zbiór 3 i op. Przy, przy okazji od razu wyświetlmy sobie typ tego to zobaczymy, że zbiór 3o w tym miejscu już jest ponownie zbiorem a nie słownikiem od tutaj dict to jest skrót od dictionary, czyli po prostu słownik zatem w ten sposób lepiej tworzyć jest pusty zbiór no to jeszcze kilka przykładów odnośnie zbioru, a później będzie ten słownik, zobaczycie, czym to się różni. Tak więc utworzyliśmy sobie pusty zbiór, jawnie wykorzystując nazwę set, nazwę klasy i teraz metodą add dodałem trochę elementów. O tutaj są te elementy dodane tą metodą i wyświetlam ponownie ten zbiór. Przyjrzyjmy się, co się tutaj dokładnie wyświetliło. Jesteśmy o w tym wierszu. Popatrzcie, przede wszystkim Kluczowa informacja. Elementy nie dodawały się zawsze na końcu, tylko dodały się według jakiegoś swojego własnego porządku zbioru. W tym wypadku w zasadzie są posortowane. 0, mimo że dodałem gdzieś tam pod koniec, jest na początku. Co więcej, setkę, którą dodałem dwa razy, i tak widzimy w zbiorze dokładnie raz. Co dowodzi, że zbiór nie pozwala zdublować wartości. Pilnuje to jakby za nas. W pewnych sytuacjach może być to bardzo przydatna e, taka własność tego zbioru. No i tutaj mamy potwierdzenie, że rzeczywiście mamy do czynienia ze zbiorem. Kolejna metoda remove usuwa element ze zbioru, ale uwaga element musi w ogóle istnieć, zatem jeżeli remove nę sobie setkę, to jak najbardziej to zadziała, bo setka występuje w zbiorze, ale gdybym usunął, spróbował usunąć na przykład 101 i wykonać ten program, to zobaczcie został zwrócony wyjątek key error to znaczy błędny klucz, w tym zbiorze numer 3 nie znaleziono takiego klucza, zatem ta wartość została po prostu zgłoszona jako wyjątek, że nie mogę nic takiego wykonać. Druga metoda, discard, tutaj usuwam dwójkę, jest w zasadzie metodą bliźniaczą, z tym, że ignoruje potencjalny błąd. To znaczy, jeżeli dwójka nie wystąpiła jako tutaj element tego zbioru, to i tak metoda po prostu nie wywali wyjątku, tylko przejdzie dalej, no, niczego nie usunie. Mogę więc usunąć konkretną wartość, na przykład trójkę, albo usunąć czegoś, czego nie ma, to nic się nie zadzieje. Dlaczego tak? Czasami chcę, żeby mi tutaj program wyrzucił wyjątek, że próbuję usunąć coś, czego nie ma, bo być może to jest jakiś błąd. A czasami usuwam coś, co nie interesuje mnie, czy było. Chcę mieć tylko pewność, że jakiejś wartości w zbiorze nie będzie. No i discard tutaj elegancko pasuje. Kolejną metodą jest pop, która usuwa jeden element z zbioru i zaraz spróbujemy odkryć który. Tu wyświetlam zbiór po usunięciu setki. Po usunięciu trójki, po usunięciu metodą pop jakiegoś elementu, spróbujemy się domyślić którego, potem wyświetlam zbiór po tych wszystkich usunięciach i jeszcze go na koniec zupełnie czyszczę. Zatem zostanie mi zwykły pusty zbiór. No ale sprawdźmy. Tutaj byliśmy w momencie, kiedy w zbiorze były wszystkie elementy. To jest dokładnie. Może to jeszcze raz uruchomimy? O, to jest dokładnie ta linijka. I teraz popatrzmy. Najpierw remove wywala setkę, zatem zostaje 0,13. Potem discard wywali trójkę, bo akurat jest trójka, zostanie 0,1. A potem coś usunie pop. Pop usunie no właśnie co. Ano usunie 0. Przy okazji zwróci to, co usunęło. Popatrzcie, wywołanie metody pop na zbiorze trzecim zwraca to, co usuwa. A co zwraca? Zwraca 0. Zatem, co zostanie w zbiorze po wykonaniu tych trzech metod? Sama jedynka. Sama jedynka. Tutaj po clear już nic nie będzie w zbiorze, możecie to sobie sami sprawdzić. No to idziemy dalej. Kolejne elementy związane ze zbiorem ciekawe metody. A oto jeszcze kilka sposobów tworzenia zbioru. W pierwszym, tutaj pod set1, set1 mamy listę jako argument dla set. I ta lista zostanie zinterpretowana jako zbiór, czyli na przykład trójki zostaną zredukowane do jednej trójki, a elementy jeszcze się posortują. Akurat w przypadku liczb sortowanie jest takim procesem, jakby naturalnym. Zbiór pilnuje, żeby liczby były posortowane, i tu mamy ten set 1. Zobaczcie, trójka nie jest powielona. A wszystko jest równocześnie od razu posortowane. Można też dodać napis jako argument dla tutaj tego konstruktora set, ale wtedy napis będzie tak zinterpretowany, że każda literka będzie elementem zbioru. Oczywiście powtarzające się literki ponownie zostaną zredukowane do jednej. I tu mamy ten set 2. Mamy jakieś literki z napisu literki, powkładane tak trochę przypadkowo ale możemy sobie te literki jeszcze wymusić sortowanie na nich i możemy sobie poukładać. Tutaj jakiś wewnętrzny mechanizm te literki zaliczył do zbioru, ale niekoniecznie one są tutaj alfabetycznie. Na pewno się nie powtórzą, ale widzicie, no nie są alfabetycznie tu w przypadku set 2. Ale jeżeli stworzymy set 3, które będzie posortowanym set 2, tutaj Python domyśla się, że są to jakieś tam teksty, stringi, kolejne elementy typu string, więc domyśla się, że chodzi nam o takie sortowanie słownikowe. No to mamy efekt tutaj. O, popatrzcie. To jest posortowane set 2. I tu już mamy ten sam zbiór literek, ale już E i K L R T zgodnie z alfabetem. No i tu mamy jeszcze przykład e, czwarty zbiór. Ponownie jest to zwykła lista z literkami z mm, liczbami, ale będę porównywał jej ten set 4 i set 1 specjalnymi metodami. Zobaczcie. Popatrzmy. Mamy zbiór set1, a jako obiekt klasy, klasy zbiór, ma on tam jakieś swoje metody. Pierwszą, którą chciałem wam dzisiaj pokazać, difference. Podaj jako argument inny zbiór. I co to będzie? Wynikiem jest podzbiór z set1, którego nie ma w set4. Można sobie takie zbiory porównywać. Dalej mam union. Będzie to zbiór, który składa się z obu tu są kolejne wyświetlenia. Możemy sprawdzić, że to działa. Popatrzcie, podzbiór z set 1, którego nie ma w set 4. Set 1 to jest od 1 do 5, a set 4 to jest od 3 do 8. Zatem 1 i 2 nie ma tego w set 4. Ok? Dalej, union to będą wszystkie. No jest od 1 do 8. Wszystkie elementy, zobaczcie, nie ma powtórek. Dalej mamy intersection, to jest część wspólna. Co jest częścią wspólną zbioru 1 i 4? 3, 4 i 5. Wszystko się. Zgadza. Potem mamy takie metody, które zwracają informacje tak lub nie. No i powiedzmy, jest pierwsza metoda, która zwraca prawdę, gdy nie ma wspólnych elementów, druga, która zwraca prawdę, gdy set1 zawrze się w set4 w całości, czyli to jest jakby, czy jest pod zbiorem. Czy tutaj mamy prawdę, gdy każdy element set4, czyli tu z tego argumentu, jest w set1, czyli coś takiego, że. Podzbiór tylko w drugą stronę. No i tu mamy też metodę kopiowania. Zauważcie, że set 5 staje się kopią set 4. Jeśli sobie wyświetlimy set 5, to będziemy mieli dokładnie zbiór, który był oznaczony jako set 4. No a teraz słownik. Słownik to taka kolekcja, która jest zorganizowana na zasadach takiej pary klucz i wartość. W wielu językach można spotkać coś takiego. Na przykład w innym interpretowalnym języku PHP, no to jest w ogóle taki podstawowa taka tablica, w której występują takie pary. Czasami możecie spotkać takie określenie jakaś tablica asocjacyjna, czy właśnie tak jak tutaj w Pythonie, że jest to słownik. Idea jest bardzo prosta. Pod pewnym kluczem ukrywam pewną wartość. Zobaczcie ta para, klucz-wartość, ona nawet jest w liście, powiedzmy, bo tam mamy narzuconą wartość klucza. To są indeksy: pod elementem 0 jest coś, pod elementem 2 jest coś i tak dalej. Tymczasem w słowniku klucz mogę sam sobie zdefiniować, i kluczem może być napis do którego to klucza przypiszę jakąś wartość, i to cała ta parka jest elementem słownika. Takich parek może być oczywiście więcej. Tu na przykład kluczem jest banan, a wartością ciarka. Następny element składający się z takiej pary, gdzie i klucz, i wartość mogę zmodyfikować, to jest no, liczba na przykład 123, której przypisałem 120, a tu mam klucz 120. To i to nie ma ze sobą nic wspólnego, te 120, któremu przypisałem wartość Rabarbar, i tak dalej. Zatem słowniki to takie zbiory mm, świadomie wyraźnie zaznaczonych par: klucz i wartość. Zatem przed nami taka definicja słownika, gdzie właśnie wymieniam tutaj w tej linijce takie pary: klucz, wartość. Znowu mamy nawiasy klamrowe, i teraz już rozumiemy, dlaczego została tam przez Pyton dokonana taka interpretacja. No, na coś się musiał zdecydować. Widząc dwa klamrowe nawiasy, pomyślał: zbiurto czy słownik? Wezmę słownik. Może jest bardziej lubiany, nie wiem. W każdym bądź razie to jest sposób taki pierwszy definiowania. Tutaj możemy sobie taki słownik wyświetlić. Zobaczymy, że będzie o dokładnie w tym miejscu tak pokazany jak. Przy definicji, co ciekawe, już jest ta klasa dict, która się pojawiła tutaj wcześniej, kiedy była taka interpretacja samych nawiasów klamrowych. No i tu mamy po kolei jeszcze pokazane, że mogę sobie wyświetlić typ konkretnego elementu ze słownika, gdzie do elementu dobieram się za pomocą klucza. Zatem popatrzcie, jeśli mam klucz napis A, to mogę się tutaj o w tej linijce jakby dobrać do tej wartości. Która się kryje pod kluczem A, pod kluczem Banan, pod kluczem 123, czy pod kluczem Słownik. To będzie ta linijka. Wszystkie wartości, czyli 1 ciarki 120 i Rabarbar będą tutaj wyświetlone. Dalej mamy. Tutaj jeszcze wykazałem, że te wartości mają rzeczywiście różne typy. O tu widzimy, że mamy przechowywane pod tymi kluczami zupełnie różne typy. Jakiś int, jakiś napis i tak dalej. No, to takie bardziej, żeby sobie tylko przejrzeć to wszystko, lepiej poukładać. Zatem klucz, wartość, całkowita swoboda. Jak skasować wartość? No, poprzez dobranie się do klucza. Przypomina to trochę listę, gdzie chcieliśmy skasować element o jakimś indeksie, tyle tylko, że ten indeks tam był narzucony 0, 1, 2 i tak dalej. Tu musimy wpisać po prostu klucz. Słownik od literki A. No ciekawe, co robi te polecenie del. Wiadomo, usunie nam ze słownika klucz a. Jeżeli wyświetlimy ponownie nasz słownik, to będzie tu, o, w tym miejscu, widzimy, że klucza a i wartości 1 do niego przypisanej już nie ma, zostały tylko banany, ciarki itd. No i teraz troszeczkę jeszcze mechanizmów związanych ze słownikiem. Tutaj mamy pusty słownik z wykorzystaniem nazwy klasy, Następnie przypisania mogę podać klucz nieistniejący wcześniej i po prostu wpisać, że pod kluczem rycerz wpisz Rodryk Podkowa, a pod kluczem dama wpisz Gertruda von Wieża Zamkowa. Dalej mogę klucz zupełnie nie takiego typu tekstowego wykorzystać, podobnie jak w tej definicji wyżej, tyle tylko, że ręcznie. Zatem odwołuję się do słownika trochę podobnie jak do listy, tylko że zamiast indeksów narzuconych 0, 1, 2, 3 itd. mogę sobie wpisać dowolny. Nawet mogę tworzyć nową parę klucz-wartość, mimo że przed chwilą jej nie było. Zatem do d od 102 wpisz słowo rudy. Nie ma problemu. Co mamy dalej? Mamy tutaj kopię. Metoda copy przypisuje nam do d2 całą zawartość d. Jak sobie wyświetlimy ten d2, to będzie o tutaj, to zobaczymy, że mamy tam i rycerza, i damę, i naszego 102. Tutaj wyczyścimy całkowicie metodą clear cały ten nasz D2 i tu już D2 jest tenki nic tam nie ma. Dalej, możemy sobie metodą len, to w zasadzie jest funkcja zewnętrzna, która działa na takich kolekcjach, policzyć ile jest elementów w naszym D. Ten D wciąż zawiera i rycerza i damę. I tu widzimy, że są trzy elementy, zatem. Klucz i wartość jest traktowane jako jeden element. To bardzo ważne, żeby się nie pomylić. Dalej, mogę właśnie się odwołać wprost do klucza, wyświetlić sobie samą damę, co pokaże nam panią Gertrudę. Mogę też yy, sprawdzać takie mechaniki typu prawda-fałsz. Popatrzcie, print rycerz in D, czyli czy klucz rycerz występuje w słowniku D. Odpowiedzią na to będzie tak lub nie. No Rycerz występuje, więc mam tutaj prawdę. A pies not in D, czyli czy pies nie występuje w słowniku D? No, no nie występuje, więc też mamy prawdę. A czy kod występuje w słowniku D? Kod, czyli klucz? No nie, dlatego mamy fałsz. Tutaj możemy też, pokazuję, że możemy też spokojnie używać klucza w ten sposób. To takie przypomnienie, już mieliśmy to wcześniej i to będzie rudy, ale zobaczcie, mogę też użyć metody get. Get i tutaj wpisać y, też ten klucz, i to będzie praktycznie to samo, też mamy tutaj rudego. Ale, no właśnie, kiedybym wywołał metodę get na kluczu, to jeżeli nie istnieje ten klucz, to mogę dodatkowo wpisać jakieś słowa czy jakieś, jakąś wartość, która będzie zwrócona, gdy nie, gdy nie znalazłem klucza. Czyli gdybym wyświetlił sobie tutaj printem d od 103, które nie istnieje, to co się stanie, a mam błąd, błąd klucza pamiętacie remove i discard ze zbioru, to o było tutaj nie, discard sprawdzał czy coś takiego jest, dopiero działał, metoda get to jest taka sprytniejsza metoda zamiast używania nawiasów kwadratowych zatem zamiast próbować wyświetlić coś czego nie ma mogę wyświetlić to poprzez właśnie metodę get, metoda get o w tym miejscu, jeśli nie znajdzie klucza 103 to zastąpi wartość, no jakimś tam podanym w tym wypadku tekstem, to może być coś innego i wyświetlam w efekcie to. Jeszcze raz to uruchomię F5 i zobaczmy. To jest, o tu dokładnie nie za bardzo. Widzimy? Co mamy dalej? E, ciekawe takie metody. Items. D items. Sprawdźmy co to będzie. Otóż items zwraca w takim specjalnym wyświetleniu wszystkie te elementy mojego, e, mojego słownika. Popatrzcie, że jest to Dictionary Items Rycerz, Rodyk Podkowa. Pierwszy, jakby item. Drugi, Dama i Gertruda. To taka para. czyli wyświetla to w postaci takich par? Mamy też metodę Keys, która wyświetla same klucze. I tu mamy, że to jest klucz Rycerz, Dama i 102. I mamy metodę Value, która pokazuje same wartości Rycerza, Gertrude i Rudego. Mamy na przykład też metodę Pop Item. I tu uwaga, od wersji pytona 3.7, czyli dokładnie tego, którego robimy, mamy tutaj gwarancję LIFO. Przypominam, LIFO to jest taki mechanizm last in first out. Zatem, jeśli coś dodałem do słownika, to jest last in first out, to jest ostatni wszedł, pierwszy wyjdzie. Tak więc, ostatni dodany to będzie pierwszy, którego metodą pop zabiorę. Więc, pop item usunie ostatni dodany i go przy okazji zwróci. Zatem, co mi tutaj ten print. Yy, Pop item zwróci, zwróci mi rudego, ponieważ rudego dostałem, dodałem do naszego słownika na końcu. Popatrzcie. O, to było to miejsce. Rudy trafił do słownika na samym końcu pod kluczem 102. Zatem, co wypluje pop item? Wywali właśnie ten element. Zatem zostanie mi mój, mój słownik bez tej pary, a sama para zostanie zwrócona przez tą metodę pop item. Mamy też Update, to jest taka metoda, która pozwala mi podmienić, no podmienić wartość dla klucza. Można to też po prostu nadpisać, no ale podałem. No i na koniec, jak wyświetlimy, to mamy już pod rycerzem siedzi dalej. Rodryk Podkowa, no ale dama mu się zmieniła na królową śniegu. Zresztą nieszczęśnik, na pewno się z tego powodu nie cieszy. I To jest słownik i wcześniej zbiór to jest wszystko co chciałem wam pokazać jeśli chodzi o kolekcję już teraz zapraszam na następną lekcję będą już funkcje bodajże się zapraszam guzik funkcji jeszcze ifów nie było i pętli ify będą i pętle będą